Marzena Kawa, dzień dobry. Na północy kraju jest dziś najchłodniej. Jutro będzie podobnie, na termometrach maksymalnie 14-15 stopni. Na południu kraju nieco cieplej, bo do maksymalnie 17-19 stopni ma być na Pomorzu Zachodnim. Ale dobra wiadomość jest taka, że coraz częściej w naszych prognozach pogody będziemy mówić o słońcu. Chmury powoli zaczynają odsuwać się razem z frontem na południe naszego kraju. Jeszcze cały czas do końca dnia i w Małopolsce, na Podkarpaciu będzie pojawiać się deszcz, miejscami intensywny, a niewykluczone, że w Bieszczadach i również na krańcach południowo-wschodnich będą pojawiały się burze. Tu noc również będzie pochmurna, ale opady będą słabły. W pozostałej części kraju dużo przejaśnień, jednak niższa temperatura, bo do maksymalnie 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, 5-7 w pozostałej części kraju. Najcieplej będzie od Mazowsza przez ziemię łódzką po Małopolskę i po Śląsk. Na Pomorzu bardzo dużo tego bezchmurnego nieba. A jutro od rana możemy się spodziewać tej najładniejszej pogody z przejaśnieniami, ale także z niewielkim przelotnym deszczem na wybrzeżu, właśnie na północy kraju, także w regionach centralnych. Więcej chmur w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tu do końca dnia będą pojawiały się opady deszczu. Miejscami, chwilami mogą być intensywne, ale już nie tak intensywne jak minionej doby. Nadal chłodno. 14 stopni w Krakowie, w Rzeszowie, 15 stopni w Gdańsku, 17 w Suwałkach i w Warszawie, 18 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 19 stopni w Szczecinie. Ciśnienie będzie rosło bardzo powoli. Jutro na Warszawie w warszawskich barometrach zobaczymy 1003 hektopaskale. W sobotę, w niedzielę ciąg dalszy poprawy pogody, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, bo będzie coraz cieplej. W sobotę do 21 stopni, w niedzielę do 23, w poniedziałek nawet do 25. Chwilami będzie padać przelotny deszcz, ale deszczu będzie znacznie mniej, więcej będzie słońca. Do zobaczenia.